Dzień dobry! Słuchają Państwo podcastu senackiego. Rozmawiamy o roli, zadaniach i historii Izby Wyższej. Dzień dobry Państwu! Przy mikrofonach Natalia Szumska i Zuzanna Gałyga z Działu Edukacji Obywatelskiej Kancelarii Senatu. Witamy Państwa w drugim odcinku podcastu dotyczącego senatorek II RP. Ta dziewiętnastka kobiet wyjątkowych, odważnych, wyprzedzających swoją epokę, nieco zniknęła z pola zainteresowań historyków i z debaty publicznej. Mówiłyśmy już wcześniej o zdobywaniu mandatów, wykształceniu, działalności naukowej i edukacyjnej, zaangażowaniu w organizacje charytatywne, a także o walce o prawa kobiet i mniejszości ukraińskiej. Ale to nie jedyna walka, w jaką się włączały. Były bowiem pionierkami zbrojnej walki kobiet w polskich oddziałach wojska. Przed wybuchem I wojny światowej, dzięki współpracy dwóch podmiotów Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego oraz Ligi Kobiet Galicji i Śląska. Powstały żeńskie oddziały Polskiej Organizacji Wojskowej. Co ciekawe, w sierpniu 1915 roku zamknięto je ze względu na ogólne przekonanie, że kobiety nie powinny służyć w wojsku. Ale już w październiku ponownie komenda naczelna wezwała kobiety do współpracy. Pod koniec wojny było 18 kobiecych komórek o łącznej liczbie około 800 pełwiaczek od nazwy Polskiej Organizacji Wojskowej. Poza samą walką kobiety pracowały w wywiadzie, były łączniczkami, gromadziły i magazynowały broń, produkowały fałszywe dokumenty i kontrolowały transport. Wielokrotnie w czasie wojny dostawały kategoryczny zakaz walki na froncie, który obchodziły, przebierając się za mężczyzn. Nie inaczej nasze senatorki aktywnie włączały się w walkę zbrojną na frontach I wojny światowej. Na przykład Zofia Berbecka działała w polskiej organizacji wojskowej organizowała Ligę Kobiet Pogotowia Wojennego w Zagłębiu Dąbrowskim oraz była wiceprezeską Polskiego Białego Krzyża. Natomiast Hanna Chupicka w czasie I wojny światowej kierowała lotnym oddziałem sanitarno-żywnościowym Polskiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny, a następnie wydziałem prasowym pierwszego korpusu Polskiego na Wschodzie. Z rozkazu Komendy Głównej Polskiej Organizacji Wojskowej została skierowana do Moskwy, Kijowa, Petersburga, Paryża, no i Finlandii. W 1917 roku pojechała do Petersburga na zjazd związków wojskowych Polaków i była tam jedyną delegatką kobietą. Niektóre z naszych bohaterek zdążyły zasilić polskie oddziały wojskowe w czasie obu wojen. Na przykład Helena Sujkowska aktywnie działała w polskiej organizacji wojskowej w czasie I wojny światowej i komendzie głównej służby zwycięstwu Polski w czasie II wojny, a jej mieszkanie było miejscem odpraw komendy głównej AK. Halina Jaroszewiczowa z kolei angażowała się w polskie formacje wojskowe w czasie I wojny światowej, za co została dwukrotnie aresztowana. Po zwolnieniu z więzienia i pobycie w sanatorium, została wysłana przez Finlandię, Szwecję i Niemcy do zakopanego, by przekazać Józefowi Piłsudskiemu raport POW z Rosji. Ale to nie koniec jej wojskowych aktywności, bo w czasie II wojny światowej działała w służbie zwycięstw Polski, a potem Związku Walki Zbrojnej. Kazimiera Grunertówna z kolei była członkinią Ligi Pogotowia Wojennego oraz Polskiej Organizacji Wojskowej, a także sanitariuszką w Legionach Polskich. Z kolei w czasie wojny polsko-bolszewickiej należała do Kieleckiego Koła Komitetu Obrony Państwa. W czasie II wojny światowej Grunertówna podczas okupacji niemieckiej zaangażowała się w działalność Armii Krajowej, pracując w wydziale łączności konspiracyjnej Komendy Okręgu Radom-Kielce Jodła. A w jej mieszkaniu mieściła się nawet kancelaria tego okręgu. Oczywiście, co poniekąd potwierdzają powyższe przykłady, sytuacja kobiet w czasie II wojny światowej, a więc i u schyłku dwudziestolecia międzywojennego, była już zupełnie inna, także w armii. Już przepisy z kwietnia 1938 roku umożliwiły kobietom służbę wojskową. Kobiety w działaniach wojennych kojarzono głównie z tak zwanymi pestkami. Czyli pomocniczą służbą kobiet, odpowiedzialną za przekazywanie informacji, transport czy opiekę medyczną. Dwa lata po rozpoczęciu wojny generał Anders wydał rozkaz, w którym do Polaków zwrócił się tak: Wzywam wszystkich obywateli RP zdolnych do noszenia broni, by spełnili swój obowiązek względem ojczyzny i wstąpili pod sztandary Orła Białego. Od tamtej pory kobiety w wojsku zaczęły pełnić takie same obowiązki, jak mężczyźni. I szacuje się, że w trakcie II wojny światowej około 5% stanu osobowego polskich sił zbrojnych stanowiły właśnie kobiety, w tym oczywiście niektóre nasze senatorki. Musimy wspomnieć o jeszcze kilku, które zasiliły szeregi polskiego wojska tylko w czasie II wojny światowej. Stefania Kudelska, zanim została mianowana przez prezydenta w 1935 roku na urząd senatorski, pracowała jako kurier i oficer wywiadu w naczelnym dowództwie Wojska Polskiego a w czasie II wojny światowej brała udział w obronie Lwowa z ramienia Kobiecego Batalionu Pomocniczej Służby Wojskowej. Po powrocie do stolicy pracowała w Radzie Głównej Opiekuńczej. Nie przeżyła wojny. Zginęła w trakcie powstania warszawskiego w wieku 54 lat. Kudelska nie była jedyną senatorką, która zginęła w trakcie II wojny światowej. Halinę Jaroszewiczową aresztowało gestapo, została rozstrzelona w czerwcu 1940 roku w Palmirach. Helena Sujkowska, podobnie jak Stefania Kudelska, zginęła w powstaniu. Helena Lewczanowska z kolei po wybuchu II wojny światowej została aresztowana przez NKWD, więziona w Chorowie i Łódzku i prawdopodobnie została rozstrzelana przez Sowietów w 1940 roku. Trudne, a niejednokrotnie tragiczne wojenne losy naszych senatorek także dowodzą ich odwagi i wyjątkowości. Powojenne losy tych, które przeżyły, też nie należały do najłatwiejszych. Myślę jednak, że warto popatrzeć na wszystkie nasze bohaterki z czułością, o której w mowie noblowskiej wspominała Olga Tokarczuk, i opowiedzieć przez chwilę o naszych ulubionych senatorkach. Która jest Twoją ulubioną? Myślę, że ze wszystkich biografii senatorek największym sentymentem taże biografię Józefy Bramowskiej. Śląskiej chłopki, której miłość do ojczyzny, waleczność i, i taka wytrwałość doprowadziły do objęcia funkcji senator Kierpa. Zdradzisz nieco więcej? Ze względu na chorobę matki Józefa ukończyła jedynie cztery klasy pruskiej szkoły podstawowej, o czym już wspominałyśmy. Po śmierci swojego ojca jako osiemnastolatka podjęła pracę w kopalni Bibelia w Pasiekach, gdzie poznała swojego przyszłego męża. Mając 29 lat wyszła za mąż za Piotra Bramowskiego, z którym miała pięciu synów. Żadna senatorka nie miała tylu dzieci. No dobrze, ale jak chłopka, robotnica i najwyraźniej matka Polka trafiła do parlamentu? Bramowską mimo wielu obowiązków związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i wychowywaniem piątki chłopców ciągnęło do działalności społecznej. Najpierw założyła w 1909 roku w żeglinie Towarzystwo Kobiet, nieco później Filię Towarzystwa Czytelni Ludowych. Cechowają miłość do wszystkiego co Polskie, czego nauczyła też swoich synów. Józefa zasłynęła ze swojej wielkiej mowy w 1914 roku w bytomiu, mówiąc o potrzebie budowania polskiej tożsamości wśród ślązaków. Za co władze pruskie uwięziły ją oskarżając o szpiegostwo. Bramowska nie poprzestała na słowach, uczestniczyła w akcji plebiscytowej na śląsku oraz w trzecim powstaniu śląskim. Jej mieszkanie stało się magazynem broni i lokalem konspiracyjnym, czego oczywiście nie spodziewano się po kobiecie w tamtych czasach. Bramowska po przyłączeniu Górnego Śląska do Polski dalej zajmowała się lokalną działalnością społeczną przez co w 1927 roku wybrano ją na przewodniczącą zarządu głównego towarzystwa polek na Górnym Śląsku i otrzymała tytuł honorowej członkini Narodowej Organizacji Kobiet. Kandydowała na stanowisko senatorki w drugiej kadencji Senatu, jednak dopiero w 1929 roku weszła na miejsce zmarłego księdza Józefa Londzina. Historia zatoczyła koło w trzeciej kadencji, gdy Jan Kołątaj Średnicki po dwóch tygodniach od zaprzysiężenia zrzekł się mandatu, ustępując w miejsce Bramowskiej. W senacie była postrzegana jako bardzo charakterystyczna ze względu na swój tradycyjny śląski strój, a z relacji wynika, że w pracy z innymi senatorami potrafiła słuchać, nigdy się nie kłóciła i nigdy nikogo nie obraziła, nawet gdy ten nie miał racji. Gdy rozpoczęła się Druga wojna światowa, Bramowska została wpisana na listę działaczy polskich przeznaczonych do wywozu do obozu koncentracyjnego. Miała 79 lat i wiedziała, że ją czeka śmierć. Chciała spędzić swoje ostatnie chwile życia w domu, w żeglinie. Kiedy została aresztowana, zaczęła symulować ciężką chorobę, żeby uniknąć więzienia, więc była do końca swoich dni przetrzymywana przez gestapo w areszcie domowym. Zmarła w październiku w 1942 roku, a jej skromny pogrzeb, wedle jej własnego życzenia, odbył się w języku polskim. Skromny, a przecież została odznaczona Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Oficerskim, Orderu Odrodzenia Polski i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Była, moim zdaniem, postacią arcyciekawą, ale przecież nie jedyną nietuzinkową w gronie senatorek IIRP. RP. A którą ty darzysz największym sentymentem? Zdecydowanie Władysławę Macieszynę. To postać o zupełnie innej biografii niż Józefa Bramowska, a jednak trafiły na ten urząd w podobnym czasie. W przeciwieństwie do Bramowskiej, Sława, wtedy jeszcze z Rzednicka, wychowywała się w rodzinie Ziemiańskiej, miała więc dużo lepszą sytuację materialną i ułatwiony życiowy start. Również w przeciwieństwie do twojej ulubionej bohaterki była doskonale wykształcona. Skończyła studia w Polskiej Szkole Nauk Politycznych w Krakowie. Na tym chyba nie koniec różnic, prawda? O tak. Macieszyna w swoim życiu była związana z kilkoma mężczyznami i niejednokrotnie były to związki burzliwe. Z pierwszym mężem, za którego wyszła mając zaledwie 18 lat, rozstała się tuż po nocy poślubnej. Twierdziła później, że świeżo poślubiony małżonek był zwierzęco brutalny. Jej wielką miłością w czasie I Wojny Światowej był poeta Stanisław Długosz. Niestety zginął już w jednej z bitew w 1915 roku. Dręczona koszmarami sława, pojechała na miejsce jego pochówku, by sprawdzić, czy na pewno nie został pochowany żywcem. Po śmierci ukochanego rzuciła się w wir pracy. Pracowała w powołanym przez Piłsudskiego żeńskim oddziale wywiadowczym POW i w przebraniu dostarczała istotne informacje, ryzykując życiem i wykazując się ogromnym sprytem, Podczasem myślę, że nazwałabym go raczej Brawurą. Brawurą chyba można także nazwać pomoc jeńcom w obozie dotkniętym epidemią tyfusu. Na początku dwudziestolecia została przez Piłsudskiego wysłana do Niemiec, gdzie była odpowiedzialna za tworzenie siatki wywiadowczej. Poznała też Adolfa Macieszę, drugiego męża, pod którego nazwiskiem będzie już znana do końca życia. Niestety zawał odebrał jej męża już w 29 roku, czyli po zaledwie czterech latach małżeństwa. Sześć lat później została senatorką i na tym urzędzie realizowała swój wrodzony chyba aktywizm. Na posiedzeniach podnosiła palące kwestie analfabetyzmu, antysemityzmu, nierówności płci i stanu polskich wsi. A co działo się z Macieszyną w czasie II wojny światowej? Jej losy są nie mniej burzliwe. Szukała swojego miejsca w strukturach polskiego państwa podziemnego i w końcu, a jakże, została agentką głębokiego wywiadu. I jako Gertruda Wagner, przypomnijmy, że świetnie znała język niemiecki, kursowała między Warszawą a Wiedniem. W 1943 roku na jej trop trafiło gestapo w Wiedniu. Po aresztowaniu próbowała popełnić samobójstwo przez przegryzienie sobie żył. Jednak lekarzom udało się ją uratować i Macieszyna spędziła w izolatce półtora roku. Zasądzono jej nawet karę śmierci przez zgilotynowanie, ale zanim naziści ją wymierzyli, musieli wyleczyć ją z tyfusu. Takie obowiązywało prawo, a kiedy to się udało, okazało się po raz kolejny, że opatrzność czuwa i w więzieniu nie ma gilotyny. Ta, którą dowieziono z daleka, nie dotarła na czas, bo została zbombardowana. W kwietniu 1945 roku Wiedeń został zdobyty przez Sowietów, a sława na szczęście wyszła na wolność. Naprawdę uważam, że losy Macieszyny są jedyne w swoim rodzaju. Jakby tego było mało, po wojnie szczęście się od niej odwróciło. Straciła wszystko. Władze komunistyczne nie przewidziały dla niej nagród i zaszczytów. Do śmierci na raka płuc w 1967 roku mieszkała w cudem zdobytej 28-metrowej kawalerce. Taka bohaterka. Maciaszyna i Bramowska to wyjątkowe postaci, nawet wśród naszych wyjątkowych senatorek. Ale wydaje mi się, że musimy zbliżać się do podsumowania naszych opowieści. Jak według ciebie senatorki dwudziestolecia realizowały obowiązki związane z uzyskanymi mandatami? Podstawowa praca senatorów tak wtedy, jak i teraz, odbywa się w komisjach. Z dokumentów, które pozostały po Senacie z dwudziestolecia, wynika, że senatorki pracowały przede wszystkim w komisjach odpowiednich do spraw tzw. gospodarstwa społecznego, skarbowo-budżetowych, administracyjno-samorządowych, oświatowych, wojska, a nawet spraw zagranicznych. Niektóre z nich zajmowały się także kwestiami regulaminowymi, sprawami kultury, rolnictwa, petycjami, zdrowiem publicznym oraz ustawodawstwem. W ramach komisji, bo rzecz jasna władze ustawodawczą jako senatorki pełniły wszystkie. Analiza stenogramów wskazuje z kolei na to, że najaktywniejszą senatorką w kwestii wypowiedzi była Dorota Kuszeńska, senatorka aż trzech pierwszej, drugiej i trzeciej kadencji. Siłą rzeczy miała do tego najwięcej okazji. W czasie dwudziestolecia namównice kobiety nie pojawiały się zbyt często, dlatego dziwić może, że Kuszyńska wypowiadała się tylko, lub aż dziesięciokrotnie w drugiej kadencji. Głównie w związku ze sprawami finansów. Warto też podkreślić, że dosyć emocjonalne wypowiedzi Kuszeńskiej były kilkakrotnie przerywane przez marszałka senatu. Zgadza się. Ogólnie rzecz biorąc, wypowiedzi senatorek drugiej RP dotyczyły także tematów zupełnie nowych w debacie publicznej, takich jak prawo międzynarodowe, prawo przemysłowe czy ustawy antyalkoholowe. I to jest tylko kolejnym dowodem na to, że nasze bohaterki były pionierkami różnych aspektów życia politycznego w dwudziestoleciu. I właśnie to starałyśmy się podkreślić w naszej rozmowie. Dziękujemy serdecznie i do usłyszenia. Zuzanna Gałega i Natalia Szomska. To był podcast senacki. Zachęcamy do słuchania kolejnych odcinków. Do usłyszenia.